Łaski. Łaski. Ułaskawić go. Litości. Południowa brama. Ani kroku dalej. Rozkaz cesarza. Łaski panie. Niesprawiedliwa to kara, bracie Xu Pao. Hesło. Więcej szacunku, Sima Chewkin. To cesarski dekret. Spóźniłeś się. Jakże to? Bezprawnie zmieniłeś miejsce egzekucji Chana Xu Pao i przyspieszyłeś jej wykonanie. Gdzie sprawiedliwość? Tutaj ja jestem prawem. Czym jesteś, Hesło? Zabić go. Shaolin uczy, skąd czerpać w życiu siłę. Jak być miłosiernym, odpowiedzialnym i mężnym. Nauki Shaolin zawsze będą mi przewodnikiem. Bym pomagał cielniarzom i podtrzymywał ideę klasztoru. Wykuwaj swoje przeznaczenie własnymi rękoma, a dokonasz cudu. Wszyscy kierujemy się w życiu zasadami Shaolin. Pełni współczucia, ale nie ugięci i twardzi. Żadne zło nam nie straszne. Jeszcze się nie przebiłeś? Dam radę. Bylebyś skończył, nim mnisi wyjdą z porannych modłów. Drzewo oszczędź. Pospadają. Gdzie ich rodzice? Wystraszyłeś ich. Spada. Ostrożnie. Ja się tobą zajmę. Mnich nadchodzi. Ha ha ha.
Proszę, jaki spasiony. Można się nim najeść. Zabijać się i zjadać się ptaki? Mistrzu, to pomyłka. Zaprzeczasz? Słyszałem, jak mówiliście, że ten jeden wam wystarczy. My nie zabijamy, tylko ratujemy życie. To ma być pomoc? Niech no zobaczę dla kogo. W tej chwili. Całe i zdrowe. Gniazdo spadło z drzewa i martwiliśmy się o pisklaki. Dlatego wygrzebaliśmy im tłuściutkiego robaka. To nie jest zabijanie. Czy robak nie żyje? Tak go zabije. I ptak i robak to żywe stworzenie. A jeśli ptak nie zje, to padnie z głodu. Czy pomogę, czy nie? I tak odbiorę życie. Co robić? Trening. Mistrzu Ulu, tobie zostawię ten dylemat. Wracajcie. Co ja mam z tym zrobić? Podążaj za naukami Buddy. Czy pomogę, czy nie, i tak odbiorę życie. Co robić? Lepiej pomagać większym. Zakryj dobrze bransoletę. Gdzieście byli? Ratowaliśmy życie. Ratujcie lepiej swoje kung fu. Przyłóż się. Mocniej. Wyzywasz mnie? Robak, co? Robak na ubraniu. Mówiłem prawdę. Nie zabiję. Nawet robaka? Tak mówi mistrz Ulu. Doprawdy? Ćwiczcie dalej. Co z nie zabijaj? Przepraszam, zapomniałem. Mistrz Ulu ma rację. Milcz i trenuj. Teraz siła tysiąca smoków. Skąd wypływa siła? Z kolan. Mocny uchwyt. Wewnętrzna energia. To jest mądrością? Obrona buddyzmu. Z całej siły. Posłuchajcie mnie. Taki uchwyt nie pozwala wziąć dużego zamachu. Im dalej złapiecie, tym silniej uderzycie. Pamiętajcie o tym. Za każdym ruchem stoi wiedza. Dalej. Ziming jest strasznie zawzięty. Pani Sima Yan, jakie wieści? Hesuo wydaje w stolicy przyjęcie urodzinowe. Naprawdę?
Nie zmarnujmy tej okazji. Tak jest. Ojcze. Zwariowałeś? Nic ci nie jest, Weifang? Niesamowite uderzenie. Wybacz. Czemu nie śpisz? Szukałem cię. Mnie? Nie mogę zasnąć. Straż, szybko. Ćwiczy o tej porze? To chyba nie trening. Dziwnie się trzęsie. Mistrzu. Źle się czujesz? Podpatrywaliśmy. Myśleliśmy, że ćwiczysz. Musiałem się rozgrzać. Taka forma mimo choroby. Późno już. Przyniesiemy ci ziół. Nie trzeba nam lekarstw na drobne dolegliwości. Kładźcie się spać. Nie masz dość? Przecież turniej już jutro. Ja kończę. Już poza Pragę, bracia? Tak.
Świetnie. Miłej kąpieli. Mistrz już jest. Raz, dwa, trzy. Pychota. Śmiało, bracie. Jedzcie, proszę. Dosyta. Silny cios wymaga energii. Moje. Ziming, jeszcze ci mało? Chcę mieć więcej siły. Zabrałeś im wszystkie kluski. Ja tylko podziel się. Dla ciebie, mistrzu. Kluski na parze są bardzo pożywne. Smaczne? Poczęstuj inny. Proszę, bracie. Dobra. Prawda? Dziś stają naprzeciw siebie komnaty pięści i kija, by propagować sztuki walki. Celem jest zdobycie pędzla w czasie mierzonym jedną porcją ryżu i napisanie słowa Budda na białym płótnie. Przegrani będą przez 15 dni nosili wodę. W przypadku remisu obie grupy będą nosiły wodę przez 10 dni. Uwaga! Zaczynajcie! Szybciej. Moja kolej.
Zdążyłem. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Dziękuję, bracie Shirai. Zawstydziłeś mnie. Na pędzlu jest jeszcze farba. Na tobie też. Mistrzu. Klasztor Shaolin Putian. Mistrzu, w arenie. O co chodzi? Sima Yan udała się do stolicy. Do stolicy? Jakim celem? Na urodziny pana He Suo. Rozumiem. Grozi jej niebezpieczeństwo. Jest uparta. Dopnie swego albo zginie. Zatrzymaj. Za późno. Pojedziesz za nią, by jej pomóc. Liczę, że wróci cała i zdrowa. Oczywiście. Mistrzu, spóźniłeś się. Dobrze, że w ogóle przyszedłem. Musiałem umyślnie położyć zawody. Widziałem gołębia. Co jest? Dostaliśmy. Co takiego? Poważne zadanie. Z waszym słabym kung fu? Chodź, mistrzu. To święte miejsce. Co wy wyprawiacie? To na urodziny. Waszego przodka? Nie, jedziemy do stolicy w delegacji prowincji Henan. Dzięki twoim naukom wybrano nas do tańca lwa. Świetnie. Przodkowie będą z was dumni. Może nauczysz nas kilku nowych ruchów. Prosimy. Dobrze. Czyje urodziny? Pana He Suo. Tego, który zniknął wiele lat temu? Teraz ma wielką władzę. Wszyscy spieszą z gratulacjami. My też jedziemy. Co się stało? Wreszcie się ujawniłeś. Zabiję. Was? Skądże? 15 dni noszenia wody. Pojadę w waszym imieniu. Zbytek ostrożności. Kontynuujcie.
Bardzo ładnie. Taniec latającego lwa z prowincji Henan z życzeniami powodzenia. Proszę. Usuńcie się. Życzenia wielu lat życia. Doskonale. Dalej. Sowicie was wynagrodzę. Zamachowcy. Jeszcze raz. Uciekaj. Łapać ich.
stać. Szybciej. Walczmy. Za nimi. Bronić ich. Brać go. Czemu walczycie w moim sianku? Co, dzieci? Zamachowiec jest na wozie. Nie dajcie mu uciec. Uciekł. Na niego. Szybko za nim. Simaya. Wybacz, wystraszyły was fajerwerki. To tak świętujecie moje urodziny? Zamachowcy wkradli się w nasze szeregi. Tak jak i wy. Nie, nas przysyła cesarz. Milcz. Jeśli zamachowcy umkną, polecą wasze głowy. To nasza wina. Pochodzą z południa, nie uciekną daleko. Trzeba ich szukać w całym mieście. Pomożemy. Słuchajcie. Zamknąć miasto. Nie mogą uciec. Thank you.
Czekajcie w środku. Ostrożnie. Uwaga. Szukać dalej. Stój. Zwariowałeś, chłopcze? Nie kładź się na mnie. Gadasz jak dziewucha. Tak dziękujesz za pomoc? Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko trzymaj się ode mnie z daleka. Przyciągasz kłopoty. Jeśli boisz się, to ze mną nie łaź. Mam własną misję. Walczę ze złem. Ja też, ale bez ciebie. Stój. Kim jesteś? Chcesz na mnie donieść? Jak śmiesz? Szkoda gadać. Uciekaj. Tak się odwdzięczasz? Niby za co? Słaba południowa szkoła. Północna nie lepsza. Szkoda sił. Przecież nie przegrałem. Ani ja. Zabarykadujcie drzwi. Biegiem. I jak? To tylko draśnięcie. Dziękuję za pomoc, Chao. Podziękuj mistrzowi, wujkowi. Tylu naszych poległo, a Hesuo wciąż żyje. Też powinnam zginąć. Nie martw się. Dopadniesz go. Teraz będzie się miał na baczności. Gdyby nie wy, już bym się z nim rozprawił. Prosił cię kto? A kto pyta? Jest to moja wina? Przestańcie. Jak cię tam? Jestem Ding Ning. Ding Ning? Dziwne imię. Zdradź swoje. Chao Wei, a to Sima. Ktoś nadchodzi. Wszystko nam się zepsuje. Niestety. Komu przyszło do głowy atakować pałac? Teraz wszystkie drogi na południe są zamknięte. I kto wie, na jak długo. Z życiem. Obstawili drogi. Co teraz? Za mną. Co? Chodźmy. Litości. To nie on. Precz.
Nie rób tego. Puszczaj. Ty przekupny. Szuka śmierci? Ależ cię stłukli. I za co? Urzędnicy nie powinni używać przemocy. Nieładnie. Proszę przepuścić moje owieczki. A ty dokąd? Do domu. Sprawdzamy wszystko. Nawet owce? Proszę bardzo. Byle szybko. Szukajcie śmiało. Szukasz śmierci? To nie ja, to owce. Żwawiej. Wszystkie uciekły. Stój. Kto mnie teraz spędzi? Wystraszyliście je. To twoja wina. Nawet owcom nie przepuścicie? Pieniądze na mój posag właśnie dały drapaka. Wy mi zapłacicie. Nie daruję. Tak wam wesoło? Gdzie moje pieniądze? Jak teraz wyjdę za mąż? Pewnie. Z gołymi rękami się stąd nie ruszę. Już się nie ma. Wstydźcie się. Szurnięta baba. Do roboty. Nareszcie. Mało brakowało. Idiotyczny pomysł. Jak to? Przez te owce zostaliśmy bez grosza przyjusze. Było inne wyjście? Przestań biadolić. To co proponujesz? Udajecie owce. Znowu? A tak. Teraz ja będę pasterką. Ty? Z tą gęstwiną brwi i ustami jak stodoła? W takim razie ty. Dobrze. Nawet byś się nadawał, ale ten akcent odpada. Zbyt południowy. Grabiasz nas. Daj spokój. Jesteście głodni? Tak, i z półkami. Rzędzisz jak baba. Proszę. Smacznego. Wcinaj. Następny. Wynocha. Zostaw mnie. Przestańcie już. Przepuśćcie moje owce. Nie ma mowy. Idziemy do domu. Raz, dwa. Zatrzymać się. Śliczniutka. Co ty wyprawiasz? Uciekajcie, owieczki. Jeszcze mu mało? Ratunku. Uciekajcie. Do miasta.
Nie pozwólcie im zabrać konia. Pojmać ją. Koń. Skakuj. Za nim. Teraz. A mnie za co? Wpadłeś? To nic. Co teraz? Tam zaczekam. Goni nas? Nie. Do środka. Pusto. Ukryj się, ja mu pomogę. Jesteś ranna. Dam sobie radę. To ja. Wyglądasz jak jeden z tych żołdaków. I co z tego? To lepsze niż owca. Wreszcie użyłeś rozumu. Gdzie Sima? W chacie. Zaczekaj. Nikogo nie ma. Co znowu? Wydaje mi się, że Sima jest jakby... Położyłeś na niej brudne paluchy. Wcale nie. Pohańbiłeś ją. Jak może teraz spojrzeć na innego mężczyznę? Nie wiedziałem nawet, że to dziewczyna. Wykorzystałeś się i tyle. Jak mogłem? Jestem mnichem. Ale zabijać możesz. Muszę pomścić rodziców. Naprawdę? Tak. Hesuo ma wielu na sumieniu. I odpowie za to własną głową. Następnym razem nam się uda. Gdzie składałeś ślub? Jestem Ziming z klasztoru w Songshan, północny Shaolin. Jesteś nam bratem. Jak to? Przybywamy z klasztoru w Putian. To Sima Yan. Chcecie tam wrócić? Tak, tylko którędy? Drogi zablokowane. Może rzeką? Ruszaj. Najpierw się przebierzcie. Dobra.
Nie doceniałem. Uciekli wam sprzed nosa. Dobrze znają kung fu. Mogli wymknąć się obławie. Obstawiliśmy drogi. Ani słowa. Przypłacicie to gardłem. Litość. Partacze. Sam udam się na południe i sprawdzę, ile są warci. Przygotować łódź. Nie kłóćcie się. Odpocznij trochę. Zwichnąłeś kostkę? Nie. W porządku? Pewnie. Nie jesteś już na to za duża? Mam ją od dziecka. Naprawdę? Tak. Dostałam od rodziców. A kim oni byli? Coś taki ciekawy. Też zostali zabici. Szukam kogoś. Kogo? Nosi taką samą bransoletkę. Jeśli to dziewczyna, będzie moją siostrą. A chłopak? Moim mężem. Wszystko już zaplanowane? Tak. Przez moich rodziców. Ziming! Co robisz? Znów się do niej dobierasz. Co się dzieje? Nic takiego. Dziękuję za okrucie. Nie ma za co.
Nie jest mi zimno. No właśnie. Zdrzemnijcie się trochę. Chodźmy więc. Mistrzu? Nie. Stój. Kto to? Mój mistrz i bracia. Mistrz? Jestem Shiren z klasztoru Shaolin Songshan. Mistrzu? Co tu robicie? Szukamy Zininga. Odszedł bez pozwolenia. Mam sprowadzić go z powrotem. Mistrzu, musiałem... Wiem, że pragniesz zemsty, ale to ślepa uliczka. Lepiej o wszystkim zapomnieć? Działacie razem. Kesuo zapłaci za śmierć naszych rodziców. Skąd jesteście? Chao Wei, z Putian, Simaya. Powinniście tam wracać. Mistrzu, nasz zamach się nie powiódł. Ścigają nas. Chciałbym im pomóc. Wracasz do domu. A co z nimi? Dotrzecie do Putian rzeką. Idziemy. Bywajcie zdrowi. Ty również. Już. Nie możemy tu zostać. Ruszajmy. Mistrzu? Amitabha. Buddo nieograniczonego światła. Zawiodłem jako nauczyciel. Wiem, że zawiniłem. Z pokorą poniosę wszelkie konsekwencje. Mając w pamięci twe liczne zasługi, za karę poprowadzisz 12 mnichów i dopilnujesz, by mistrz Wulu bezpiecznie dotarł do południowego Shaolin. Tak jest. To wszystko moja wina. Nadal pragniesz zemsty? Pragnę podtrzymywać ideę klasztoru. A szczelność kłamać w obliczu Buddy? Matka cię tu przyprowadziła, byś poświęcił się duchowemu życiu. Ale zawiodłeś wszystkich. Za tę ucieczkę powinienem wydalić cię z klasztoru. Jesteś jednak młody i nie masz dokąd iść. Dlatego zostaniesz, ale spędzisz 3 lata z twarzą przy ścianie. Wielki mistrzu. Amitabha. Ruszamy. Do środka. Wiem, z twarzą do ściany. Co w tym wielkiego? Czego tu się bać? Masz wiarę? Każą mi spędzić 3 lata pod ścianą. Uważaj na malowidła. To twoje dzieło? Oczywiście. Źle. Co niby jest źle? Co ty wyprawiasz? Co ty, a?
Uderzyłeś mnie. Wielkiego mistrza. Jak śmiesz. To ja. Ćwiczysz kung fu? Rów. Shaolin jest do niczego, jeśli nie chroni słabszych. Niesienie pomocy to błogosławieństwo. A gdzie oświecenie? Właśnie tu, źle. Łaska jest wybawieniem dla wszystkich istot. Prawda? Wszyscy utonęli. Trzeba umieć się poświęcić. Dobrze. Powinienem opuścić klasztor? Jesteś zbyt ambitny. Wracaj do zwykłego życia. Nie mogę. Tu się wychowałem. Shaolin to mój dom. Jak mógłbym odejść? Zostań. Tylko narzekać potrafisz, młokosie. Spójrz, ile lat mojej pracy zniszczyłeś. I jeszcze chcesz rady. Tak, mistrz. Nie słucham. To symbol małżeństwa. A co on robi u mnicha? To wbrew zasadom. Wbrew zasadom? Tak? Nie niszcz życia sobie i innym. To co robić? Znowu się narażę, ale pomogę ci wydostać się stąd. Jak to? Załatw swoje sprawy i wracaj. Dziękuję. Tamtędy. Jesteś pewien? Myślisz, że wytrzymałbym 9 lat pod ścianą? Dziękuję, mistrzu. Precz. Czemu generał jeszcze nie wrócił? Gniew pana Hesuo spadnie na nas. Wejdźcie. Powoli. Jest tam zbyt wielu adeptów kung fu. Co robimy? Wracajmy. Generał wrócił. Wiemy, gdzie są. Za mną. Znaleźliśmy ich. Panie są w klasztorze Shaolin w Putian. Co takiego? Dlaczego ich nie schwytaliście? Woleliśmy zachować ostrożność. Wojownicy z Putian są groźni. Groźniejsi ode mnie? Hesuo wszędzie was szukał. Musiało być ciężko. Jestem ci dozgodnie wdzięczny za opiekę nad potomkinią rodu Sima.
Niepotrzebnie. Spełniłem jedynie swój obowiązek. To Sima Yan jest godna podziwu. Nie mów tak, bracie Chao. To prawda. Zawstydzasz mnie. Ale mówię szczerze. Dobrze już. Lepiej zmień to ubranie. Czas na gin. Możemy mieć kłopoty. Hesuo spróbuje nas tu dopaść? Z pewnością. Zostając tu, narazimy klasztor na niebezpieczeństwo. Musimy odejść. Skąd przybywasz? Nie rozumiem. Mówi dialektem. Pytam, skąd jesteś? Z klasztoru Songshan. Dobrze usłyszałem? Trzeba zawiadomić wielkiego mistrza. Chao Wei. Chao Wei. Chao Wei. Chao Wei. Chao Wei. Gdzie Sima Yan? Ktoś ty. Teraz ty się przebrałeś. Chcesz podziękować nam za pomoc, czy tylko Sima Yan ci w głowie? Jej bransoletka. Jest moja. Nie kłam. Zaczekajcie, bracie. Mam z nim własne porachunki. Oddaj bransoletkę, jeśli ci życie miło. Wiesz? Powiedz Simie, że właśnie tego szukałem. Naprawdę jest twoja? To na ciebie czekałam. Zaprowadzę cię. Ty jej powiedz. Sam to zrobisz. Sima Yan. Odeszli. Kto? Sima Yan i jej wujek. Dokąd? Za nimi. Już tu są? Znowu ten Ziming. Shirenie, mistrzu Ulu. Jesteś zbyt nieostrożny, Fang Tak. Jak on się tu dostał? To twoja wina. Szukajmy lepiej Ziminga. Za mną. Co teraz? Chodźmy. Właśnie. Tu. Mistrzu, biegiem. Stój. Dlaczego Chao Wei mu pomaga? Nie wiem, mistrzu. Niedobrze. Mistrzu Farenie. Sima Yan. Gdzie Sima Yan? Na nabrzeżu. Mistrzu. Spieszmy się.
Czyja to łódź? Jakiegoś dostojnika? Zabij mnie, jeśli chcesz. Pojmali Sima. Co robisz? Ratuję ją. Nie dogonisz. Musimy jej pomóc. Hesuo nie zabije jej od razu. Skąd wiesz? Zastanów się. Za mną. Mógłbym zabić cię z łatwością. Czego chcesz, łajdaku? Dowiesz się, jak tylko tamci dwaj wpadną w moje ręce. Rozprawię się z wami wszystkimi i wreszcie będę miał problem z głową. Myślisz, że ich pokonasz? Zginiesz marnie. Wyprzedziliśmy łódź. Mam pomysł. Jak? Zatarasujemy im drogę w przewężeniu rzeki. To się przyda. Zatrzymać łódź. Zabijcie ich, a uratujecie własne głowy. Stop. Co z łodzią? Utknęliśmy panu. Co takiego? Szczwane lisy. Usunąć te bambusy. A jej nie spuszczać z oka. Tu jest jeden. Brać go. Naprzód. Południowy styl. Moja kolej. Uważaj. Sima Ye!
dawaj to. Przeklęci mnisi, otoczcie mnie. Sam się nimi zajmę. Zostaw mnie. Dam im radę. Chcecie zemsty? Oto jestem. Niczego sobie. Zabierz ją stąd. Nie uciekniecie. Nikt jeszcze nie umknął przed moim mieczem. Mistrzu, na nic. Naprzód. Zabijcie ich. Panie, są za silni. Wezwij pomoc. A ty dokąd? Panie, pomocy nie będzie. Mistrz Wulu, Shaolin to walka o sprawiedliwość.
Walczcie z całych sił. Pomocy. Panie, uciekajmy. Płacę ci za wszystkie twoje występki. Spróbuj. Dobrze władasz mieczem, ale jesteś nieuważny. Jaka jest główna zasada szermierki? Od początku dążyć do Nirwany Feniksa. Złóż broń. Nie doczekanie.
słowo. Amitabha. Zaczekajcie. Bywaj zdrów. Opiekuj się nią. Ziming! Odszedł? Tak. Bransoletka? To ty byłeś mi przeznaczony. Tak. Powodzenia. Tekst Seweryn Pazdej. Czytał Tomasz Orlicz. Thank you.